19. Cześć, cześć, Zanosz. Z jednodniowym opóźnieniem, ale jesteśmy. Kolejny odcinek Zmniejsza z tym. W tym odcinku opowiemy wam na temat nowych rzeczy z metrze, a mianowicie, kiedy wszyscy myślą o pandemii i w ogóle innych rzeczach, to Metra bawi się. Był kolejny jakiś piknik, Metra bawiła się, bezpiecznie wracamy do szkoły. Metra oczywiście tam było, pokazywało tam, jak się to zbudowuje i różne rzeczy. Było to pod urzędem gminy, właściwie nawet dzielnicy Bemowo. Kiedy? 26 września, w sobotę, dlatego już o tym nie mówiliśmy. Niedawno, w sumie, ale niestety mnie tam nie było, bo jak możecie domyśleć, nie dowiedziałem się na czas. Także takie tutaj były ciekawostki, no i oczywiście tam dalej to się dzieje. Przejdźmy może do bardziej konkretów co do Metra. Mamy tutaj informację, ile już zostało wywieconych metrów od tarcz, od stacji. No i na brudnie sytuacja jest dosyć prosta, a mianowicie, tak jak mówiłem tydzień temu, prawdopodobnie dzisiaj, kiedy będzie odcinek, już nie powinna tarcza Maria być na zaciszu. No dużo się niestety nie pomyliłem, ale jeszcze tarczy nie ma. Prawdopodobnie dotrze w poniedziałek lub wtorek już na stację zacisze, bo aktualnie wywleciła 2172 metry, i jest tuż przy stacji zacisze. Anna, tak jak cały czas, siedziała na Konozowicza. Natomiast na odcinku zachodnim mamy inną sytuację, gdyż Elżbieta siedzi i się nudzi, a Krystyna wywierciła już takie dobre 2/3 trasy, no może powiedzmy, że 2/3, 662 metry, no i ogólnie całkiem nieźle. Także takie tutaj są informacje z Metra. Przejdźmy do Metra. Piękne. Czyli do awarii wind na stacjach Metra. I od razu mówię, nie mam niestety wszystkich wind nagranych, ponieważ w piątek miałem swoiste imprezki i nie byłem w stanie po prostu nagrać wszystkich wind. Także tak czy siak. Nie działa cały czas winda na Racławieckiej. Szkoda. Winda południowy zachód, poziom -1.0. Na remoncie ta sama, cały czas winda południowa na peron, poziom 0-3. Winda na stacji metra Ratusz Arsenał, to jest nowość. Winda przy wyjściu numer 3, poziom 0-1. I co ciekawe, na nowych stacjach też się psują windy, już na Płockiej raz mieliśmy, a teraz na Księcia Tomasza, Janusza. Więc na Księcia Janusza, winda przy wyjściu numer 6, poziom 0-1. No cóż, nie działa. Nie wiem, czy tą windą nawet nie jechałem ostatnio, jak pokazywałem znajomemu, że mamy takie nowe stacje metra. Ponadto cały czas nie działają windy na Wilanowskiej, winda południowy wschód, poziom 0-1, Politechnika, winda południowy wschód, poziom 0-1 i na Tolin, winda południowy zachód, poziom 0-1. Czyli te same, co były cały czas, co nie. Dobrze, dojdźmy do mobilnego popu. Mobilny pop, jak był, tak jest. Nie mam jeszcze nowego zdjęcia, będę musiał podjechać gdzieś. Ale tak, my aktualnie będziemy się kierować, że mobilny pop jest w tygodniu, czyli 5 października będzie na... Będzie się znajdować przy Akademii Sztuki Wojennej. Od 8 do 15 będzie otwarty. I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW. Tam będzie od 7.30 do 17.00, czyli znacznie dłużej działać. No i później oczywiście będzie cały czas. Całkiem nieźle jest to rozplanowane, bo już do 9 października są wszystkie jego lokalizacje zaplanowane. Oczywiście godziny pracy popów mogą się zmienić. No i wracamy do popa, a mianowicie pop, ale już taki stacjonarny, nie działa na Stadionie Narodowym. Właściwie w metrze Stadion Narodowy, ponieważ mają tam jakieś problemy techniczne. I uwaga, doszliśmy do ZTM-u, ale naprawdę nie wiem, jak ten czas minął. Ale to też wychodzi to, że jednak coś jest młodsze ode mnie w Warszawie. Czyli SKM-ki mają 15 lat. No, co, sądziliście, że dłużej są z nami? Nie, SKM-ki to jest bardzo młody wytwór w naszym mieście. I trochę na temat ich. No, trochę już sobie pojeździły. Od 15 lat już tutaj jeżdżą po polskich torach, co nie. I mamy aktualnie 4 linie o łącznej długości 162 km. Niektórzy to jest 20 km. No i się tak tutaj ciągnął. Cały pomysł na SKM-ki zaczął się dopiero w 2006 roku. I pierwszy pociąg, jaki pojechał właśnie na tej wspaniałej linii. A nie, przepraszam bardzo, w 2004 roku. No to trochę dalej. Natomiast tak, w 2004 roku
powołano pierwszą w Polsce miejską spółkę kolejową. Szybką kolej miejską, w skrócie szybki koniec marzeń. SKM. To był pierwszy coś takiego, przynajmniej tak się chwalą, nie wiem czy teraz prawda. Swojego faktycznie na moim kanale jest mało o SKM-kach, bo może są takie niezawodne. Natomiast co ważne, no SKM-ki mamy 4 linie, wtedy się pojawiła jedna i co najciekawsze, nie mieliśmy jeszcze wtedy własnej floty i to były pożyczone pociągi. Tak, możecie nie wierzyć, ale mieliśmy pożyczone pociągi. Skąd? Były to po pierwsze pociągi trójmiejskie, z trójmiejskiego SKM, czyli nasz powstał pierwszy, ale później miał pociągi, tak można wnioskować. I w ogóle ciekawostką jest to, czemu SKM-ki powstały. Powstały dlatego, że były problemy z dojazdem z trochę dalszych części do miasta, bo wiadomo, że z samochodem jazda jest kiepska, a pociągiem jest trochę droga takim PKP. PKP nie było w stanie puścić pociągów tylko dla mieszkańców, może im się nie opłacało czy coś, dlatego powstały SKM-ki. No i później już w 2006 roku, to co mówiłem, na pierwszej linii, czyli z Otwocka do Warszawa-Tembertów, tutaj się tak to ciągnęło, czekajcie, nie, coś pokręciłem. Linia S2 Warszawa-Dębertów-Pruszków to była pierwsza linia obsługiwana przez nasze tutaj pociągi i później jeździła też do Sulejówka Miłosny. Później mamy 2010 rok, kiedy powstała nowa linia. Podczas zamknięcia wału międzysłowskiego uruchomiono linię S10 na trasie Warszawa Wschodnia, Warszawa Falemnicice. Jeszcze w tym samym roku pociągi kursujące na linii Otwockiej przywrócono oznakowanie S1. Ciekawe. Skrawienie obsługi wydłużonego odcinka Otwock-Pruszków. Pociągi linii S2 zaczęły kursować na trasie Sulejówek-Miłosna, Warszawa Zachodnia. W 2010 roku także połączenia kolei aglomeracyjnej z S9 Warszawa-Gdańska z Legionową. No i później oczywiście się jeszcze pojawiła szlachetna jedna linia. W 2012 roku oddano do użytku nowej linii kolejowej łączącą stację Warszawa-Służewiec i Warszawa-Lotnisko-Chopina. Chodzi o tym oczywiście podziemną. Wydłużono trasę linii S2 do lotniska i zaczęło jeździć z Legionowa do lotniska. To był strzał z dziesiątkę. I tu jeszcze mamy oczywiście S3, która jeździ teraz w różne rejony, dosyć ciekawe. Powiem wam tylko ciekawostkę jeszcze w liczbach, bo już się rozgadałem tutaj na naszych wspaniałych pociągów. Mamy parę pociągów, tak, żeby nie było, że to jest jeden pociąg typ, ale o tym właściwie można byłoby zrobić sam osobny odcinek. Większy, najdłuższy z naszych pociągów ma 113 metrów i jest to Elf. Najdłuższy pociąg, który jest aktualnie w SKM-kach, to jest 113 metrów i to jest Newag 35WE Impuls, jest dłuższy od Elfa. I wracając do meritum, czyli tak, w 2006 roku jedna linia obsługiwała 3,6 miliona osób. W 2010 roku, kiedy uruchomiono S9, już było to 9,3 miliony osób. W 2012 roku linia S3 do Legionowa i wydłużenie do lotniska Chopina S2 wzrosło aż do 17,2 miliona osób. W 2009 roku uruchomiono... już nie było nic uruchomione, ale mamy w 2019 roku 22 miliony osób rocznie korzystających. I póki co na horyzoncie mamy nowe pociągi dla SKM-ek i wtedy się pojawią faktycznie nowe linie. Ale dopóki nie będziemy mieli nowych składów, nie będzie nowych pociągów. Także w sensie nowych tras. Także tak to wygląda ze SKM-kami. Dochodzimy do aktualności z warszawskiego transportu publicznego i mamy nowe przystanki w Markach i Kobyłce. Nowe przystanki znajdują się na liniach od 5 października zostały uruchomione. To jest Słoneczna 01 i 02. I coś jeszcze tu musi być. I Struga Kościół 01-02. Z czego pierwszy Słoneczna to jest 140, 240, 340, 738, L33, L45, N61. I w kierunku Radzymina 140, 240, 340, 738, L33, N61. I mamy też w tym drugim miejscu 738, Krótka 01 i Załuskiego 02 też się pojawiły. No i mamy jeszcze parę tutaj nowych przystanków dla L27, L37, L40 i N62. W skrócie pojawiają się nowe przystanki. To jest dobra, zawsze nowina. Jutro, a właściwie dla was dzisiaj o godzinie 11.00
czyli tak byłoby dobrze, gdybym puścił ten odcinek przed tym. Jest bieg, biegnij Warszawo 4 października. W trakcie imprezy będą oczywiście problemy. Impreza będzie trwać od 10.30 do 15.00 i wtedy będą utrudnienia na liniach 107, 108, 116, 159, 162, 166, 180, 195, 222 i 503. W skrócie, nie idźcie na Nowy Świat. I tak dalej, bo one idą oczywiście standardową trasą, więc nawet nie będę się rozglądywać, kiedy do niej jadą. I idą właściwie. Weekendowe zmiany w Willowenowie. Będą drobne zmiany tam przy przebudowie paru miejsc i linie 163 oraz 164 będą miały lekko pozmieniane trasy. Lekko, bo tylko do 5 października do poranka, więc spokojnie. Jeżeli pojedziecie już 5, to nic nie zobaczycie. I uwaga, duża zmiana, tramwaje wracają na pętlę Cmentarz Wolski. Pętla Cmentarz Wolski była przybudowywana. Mam nawet parę ładnych zdjęć z góry, ale na razie jeszcze ich nie pokażę, bo o tym będziemy mieli specjalny odcinek o różnych tego typu miejscach. Natomiast tak dużo odcinków zapowiadam i mało się pojawia. W skrócie, od 5 października tramwaje wracają na pętlę Cmentarz Wolski. Tramwajarze remontują pętlę, gotowe są tory i przystanki, więc od początku kursowania w poniedziałek wracają na standardowe trasy, czyli 11, pojawia się 11, Piaski, Rondo Daszyńskiego. Dobrze, miło, 11 brakowało trochę mi. Dalej, 13, Cmentarz Wolski, Kawęczyńska, Bazylika. I 27, Cmentarz Wolski, Metro Marymont. W skrócie będzie ich trochę, będzie ich tyle samo jeździło, w sensie z taką samą częstotliwością, ale na krótszej trasie. Możecie nie uwierzyć, ale te tramwaje też mają nie tylko tutaj remonty. O ile na ich własnych stronach nic nie było ciekawego, to w WTP już jest dużo. Bo tramwaje będą miały problemy. Kiedy? Dzisiaj. Dzisiaj linie 17, 28, 33 i 35 jadą zupełnie inną trasą. Jak? No 35 na przykład w ogóle nie wyjedzie, a pozostałe linie są kierowane na trasy objazdowe, ponieważ przebudowa Alei Jana Pawła jest na takim etapie, że muszą na chwilę zamknąć nasze tory. No szkoda, ale wiadomo, wszystko to w dobrej mierze. Zwłaszcza, że to jest tylko jeden dzień i to jeszcze niedziela. Trasy będą trochę pozmieniane, będą jechać tą drugą trasą przez Rondo Daszyńskiego i tak dalej. Co ważniejsze, będzie uruchomiona linia Z17, Dworzec Centralny, Centrum Handlowe Alcatria, aby jakoś wspomóc na tej trasie, bo tutaj no, po prostu będzie się inaczej trochę jechało. Dalej, uruchomienie kursów wariantowych na trasie linii 150. Teraz mamy nowe tutaj trasę, metro Młociny, Ciekanów, Leśny. Także też bardzo od poniedziałku również się zmienia. Jesteśmy na stronie nowej alei. Nie mamy o ile nowych zdjęć, to tutaj wam powiem, że mamy już 50% prac. Czyli jeszcze tylko połowa. Jej! Dobrze, dochodzimy do ZDM-u. I ZDM, jak zawsze, powiem nic innego, jak by powiedzieć. Chwali się, że mamy nowe energooszczędne latarnie. I gdzie ich nie zainstalował? No, są na przykład na Pochocińskiej, na odcinku od ulicy Modlińskiej do wiaduktu kolejowego. Proszę bardzo. Oczywiście cieszymy, ładnie to jest oświetlone, energooszczędne i w ogóle, i po pierwsze, przejrzyście. To jak co, w takich rejonach też nie powinniśmy chodzić wieczorem, ale już jak jest, to trzeba się tylko cieszyć. Prace drogowe w Wilanowie, czyli to, o czym mówiłem. Będą drobne zmiany, no głównie dlatego, że nawierzchnia jest tam tragiczna. No i właściwie będą też oczywiście jakieś objazdy, drobne problemy, drogi jednokierunkowe i tak dalej, drogi zamknięte. Macie tutaj mapkę i mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Dalej dochodzimy do, tak jak właśnie mówiłem, na Modlińskiej nie tylko się światła nowe pojawiły, a właściwie to też światła się pojawiły. Nowa sygnalizacja została usprawniona, ładne nowe przejście dla pieszych, wszystko się świeci ładnie, pięknie, tylko chcieć tam się pójść. No ja tam akurat nie mam tego teraz po drodze, ale na ulicy Modlińskiej i Kowalczyka powstał zintegrowany system ruchu, zarządzania ruchem, dzięki czemu światła powinny mieć zieloną falę i tak dalej, płynność ruchu i w ogóle. I ładnie. Tylko pytanie moje jest jedno, czemu są zdjęcia po pierwsze w nocy, a po drugie, i czemu padał deszcz? Ale już to rozumiem, oni dobili te wszystkie zdjęcia za jednym razem. Dalej mamy wał Międzyszyński i trwa tutaj prace modernizacyjne. Przy przepołupowni, tam są zmiany kanałów, jakieś tam remonty i tak dalej. Wymiana głównie pomp,
ale chyba to nie powinien być dla was żaden problem, z tego co mi się wydaje, jakieś tam drobne obejścia, czy ewentualnie grunt, że robią i mają te pieniądze. I będzie niedługo, tak, oczywiście. Nowe oświetlenie na dwóch węzłach. ZDM to tylko mówi o światłach, normalnie żarówki tylko by wszędzie wkręcał. Tym razem mamy coś nowego na Łazienkowskiej, a mianowicie powymieniali w końcu te stare lampy, które wiemy jak świeciły, jakbyśmy byli w co najmniej innym kraju. Także tak, zostały tutaj powymieniane już na tych najwyższych właśnie miejscach, tych lampach, na ładne, nowe, piękne światełka, więc oczywiście się cieszymy i tylko więcej. Mamy też oczywiście mapę, gdzie jeszcze oni będą tutaj się bawić. Dochodzimy do UM-u i... Powiem to znowu. UM chwali się, że Teatr na Woli został uratowany na ulicy Kasprzaka 22. Już po remoncie będzie tam miał swoją siedzibę. Teatr Żydowski. Historyczne miejsce. Już niedługo będzie zresztą pierwszy tutaj spektakl. Jest to o tyle historyczne miejsce, że jedne z pierwszych tam spektaklów były w 1976 roku, czyli trochę temu. No i oczywiście byłoby miło, żeby to wszystko dalej ciągnęło się. Mamy porozumienie już tam z dyrekcją teatrów i tak dalej. Będzie się tutaj pojawiać, no i powoli już tutaj wracamy z normalnym repertuarem. Oczywiście cieszymy się, bo ja nigdy nie jestem za tym, żeby kultura została ograniczona, a zamknięcie teatrów to nie jest nic innego. I miesiąc w szkołach. Zobaczymy, jak wygląda tragicznie raport tutaj osób. No i tak, z tego co widzę, nie jest aż tak tragicznie, bo nic na czerwono się nie świeci. Bo to nie WTP. Zostało odnotowane 102 pozytywne wyniki na obecność COVID-a. Otóż 37 nauczycieli ze szkół podstawówek, liceów, ogólnie wszystkich. Dzielnice, w których było niefajnie. Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Bielany, Ursus, Ursynów, Włochy, Wawer, Bemowo, Żoliborz i Rembortów. Czyli nie ma Woli. No, to ciekawe. 59 dzieci, uczniów i szkół, z czego oni są ze Śródmieścia, Bemowa, Mokotowa, Ptagi Południe, Północ, Wawra, Bemowa, Targówka, Woli, Bielan, Żoliborza, Ursynowa i Rembertowa. 6 pracowników administracji z Bemowa, Żoliborza i Mokotowa. I ponadto jest już 1117 osób na kwarantannie, 963 osoby to jest uczniowie, też z rodzicami, 199, czyli jednej osoby jeszcze brakuje, to są nauczyciele, 16 pracowników obsługi szkoły i jedna pielęgniarka, czyli tu się nic nie zmieniło. 6 placówek oświatowych miało całkowicie zawieszone zajęcia, a 50 częściowo, w 35 przywrócono zajęcia stacjonarne, czyli już jest normalnie. Do miasta wpłynęło już 152 zgłoszenia, łącznie od 1 września. 32 przedszkola, 3 zespoły szkolno-przedszkolne, 55 szkół podstawowych, 21 zespołów szkół, 25 liceów i różnych innych jeszcze tutaj ciekawych miejsc, 5 szkół podstawowych specjalistycznych, 2 bursy, Centrum Kształcenia Ustawniczego, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Poradnicza, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ogniska pracy, no w ogóle nie wiecie tak o co chodzi. I 80 osób przebywa aktualnie w kwarantannie, w tej grupie jest 42 uczniów wraz z rodzicami i 44 nauczycieli oraz 2 pracowników administracji i obsługi. To było na tyle, że zmniejsza z tym, to było właściwie no trochę materiałów, timing ogólnie taki jak zazwyczaj. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco mniej więcej co się dzieje i jak, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. I miało być teraz Zapraszamy do Metra, nowy odcinek. Ale niestety to Zapraszamy do Metra poczeka chwilę. I najbliższy odcinek to będą ścieki, a później winnica. Bo wiem, że na winnicy czekacie, powiem wam więcej. Ja też w końcu tam muszę pojechać, mnie tam nie było od ponad miesiąca. A to jest skandal. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale. Na moim kanale. Cześć!